słowo się nie zmienia, to słowo nas zmienia. No tak być powinno. No, to o tym najważniejszym słowie dziś porozmawiamy. Właściwie premiera jest wieczorem, to dobry wieczór Państwu. Dzisiaj nie będzie się z Państwem, tylko dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, albo na przykład jeżeli ktoś nas obejrzy rano, no to śmiało możemy powiedzieć dzień dobry. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że miło Państwa widzieć, ale głupio to powiedzieć, jak patrzę się w reklamę. Rozmawialiśmy przed programem o reklamach. Tak jest. Jak patrzę się w kamerę. Ale mimo wszystko miło Państwa widzieć, bo jak popatrzę w tą kamerę, to tak sobie myślę, że no Państwo jesteście gdzieś tam po drugiej stronie, więc Wy widzicie mnie, a ja sobie wyobrażam, prawda, Państwa zdziwione twarze, które... Co on gada? Właśnie tak chciałam powiedzieć, co on gada. To tak na szybko. Zrobimy za chwilę ten właściwy wstęp. Natomiast dlaczego się przejęzyczyłeś, powiedziałaś o reklamie? Ponieważ... Myślę, że zdradzimy naszym słuchaczom, naszym widzom, że dosłownie tuż przed rozpoczęciem naszego spotkania rozmawialiśmy o bardzo kontrowersyjnej reklamie, która pojawiła się na billboardach w większych miastach w Polsce. To jest reklama dwóch kobiet, które przebrane są w... I teraz tak, słowo habit mi kompletnie nie pasuje, natomiast powiedzmy, że są przebrane za zakonnice i... Znaczy... Ma sugerować. Strój ma sugerować, że są za to zakonnice. Różowe, takie jasno-różowe habity, wdzianko. Tak? Wdzianko, przepraszam. Przepraszam, wszystkie siostry zakonne. Przepraszam. Wdzianko. No i pomiędzy tymi kobietami stoi roznegliżowany mężczyzna. To jest jakaś reklama jakiegoś napoju, natomiast no, moje oburzenie było przeogromne. Mikołaj starał się to wytłumaczyć, znaczy, zwróciłam na to uwagę. Znaczy, no, wiesz, chodzi o to, że to może nie wytłumaczyć. Wytłumaczyłem w taki sposób, że osoby, które projektowały tą reklamę, no po prostu no, z wartościami, z moralnością, a już zwłaszcza moralnością chrześcijańską, pewnie mają niewiele wspólnego i nie oszukujmy się, no drodzy państwo sami to widzicie w przestrzeni publicznej, wszelakiej, czy to przy ulicach, czy w reklamach w internecie, gdziekolwiek. Czy w telefonie wyświetla się taka reklama. Się wyświetla, no widzicie, że po prostu dzisiaj jakby granice są przesuwane, no możemy powiedzieć tak górnolotnie, ale niech sobie będzie górnolotnie, że no nie ma już jakichś świętości, coraz bardziej są profanowane. Ja nie mówię, że te wdzianka to jest jakaś tam okropna profanacja i tak dalej, tak? Wiesz co, dla mnie to jest słabe. Ja mówiłem, że... Nie, no bo to jest słabe, tu się zgadzamy, tak? Tylko to mnie oburza. Ja pokazałem to z innej strony, że przyciągnęło twoją uwagę. Przyciągnęło twoją uwagę. Bo przyciągnie to uwagę tych, którzy są bardzo niechętni, na przykład ci, którzy będą uważali, że ojejku, pierwszą dzisiaj zobaczyłem zakonnicę, to cały dzień mam pecha. Ja słyszałem o takich historiach, że ludzie tak podchodzą, tak? Więc ci, którzy są absolutnie anty, ich uwagę to oczywiście przyciągnie i przyciągnie to uwagę tych osób, takich jak ty czy ja, które zwrócą na to uwagę. No ale my zwrócimy na to uwagę. Znaczy, koniec końców. Cel został osiągnięty. Zwróciliśmy swój wzrok na tą reklamę. Koniec, kropka. I mówimy o tym, i to jest, właśnie. I trzeba o tym powiedzieć, że to jest świetny marketing. Choć się z nim nie zgadzam. Bo nie podoba mi się to zestawienie, które tam jest. Nie podoba mi się właśnie nawiązanie do strojów zakonnych. Zestawienie czegoś, czyli jakby ta kontrowersja, która tam jest. Ale jeżeli chodzi o sam marketing, to był skuteczny. Bo przyciągnął uwagę tych, których to zbulwersuje i tych, którzy będą dobre, nie? Jedni i drudzy zwrócą na to uwagę. Chodziło o przyciągnięcie wzroku. Przyciągnięty został. Został. Jaka to była marka? Ty pamiętasz, ja też wiem. Zostanie w głowie. Aha, to oni. Może zostać w głowie na zasadzie, o dobra, to ja już ich produktów w życiu nie kupię, skoro oni taką reklamę robią. A inni, no może właśnie dlatego ich kupię, bo mają... Dla beki. Mają jaja, mają poczucie humoru, tak dla beki po prostu zrobili taką reklamę. O granicach, które się przesuwają w mediach, w muzyce, w teledyskach, w reklamach właśnie, to moglibyśmy spokojnie zrobić pewnie nie jedną audycję, ale może warto sobie to gdzieś tam dopisać, bo pewnie nie jedno się wydarzy, zanim skończymy mszę świętą. Może się okazać, że jeszcze taka audycja nam się uda na temat właśnie tego przesuwania granic. Ja tylko a propos przesuwania granic w teledyskach na przykład, to uważam, że to, co było kontrowersyjne 15 lat temu w teledysku. Dzisiaj jest absolutną normą i sam swoich uczniów kiedyś jeszcze w szkole pytałem, jak myślicie, kiedy
ta granica przesunie się do tego stopnia, że w teledyskach zacznie być pokazywane soft porno. Mhm. Myślę, że już pewnie w niektórych, ja znowuż nie siedzę, nie oglądam tych teledysków jakoś dużo, ja już zwłaszcza te, akurat no, trochę innej muzyki słucham, trochę bardziej alternatywnej, gdzie to wygląda jednak nieco inaczej, więc nie śledzę, ale kto wie, pewnie ktoś, kto taką muzykę lubi i ogląda takie teledyski, mógłby już powiedzieć, że a może to już w niektórych teledyskach się nawet gdzieś tam sugestie takie, znaczy, prawda, coś wygląda, co miałoby sugerować właśnie coś. Nie wiem tego, to nie jest żaden osąd. Ale wydaje mi się, że te granice, bo chodzi mi o to, granice są cały czas nam przesuwane. Powolutku, powolutku, bo łatwiej to akceptujemy. Ale jesteśmy rodzicami, mamy dzieci w wieku nastoletnim, więc Mikołaj, nie oszukujmy się, te dzieci tak się zmiękcza, tak się, wiesz... Ale oczywiście, że tak. I tak jakby się urabia. Naszym zadaniem jest to, żeby nie akceptować tego przesuwania tak granic. Tak jest. Jakby tyle, bo granice są jasno ustalone, no... My dzisiaj akurat nagrywamy program w dniu, kiedy też te nie wiadomo, co się wydarzy w Sejmie, no bo też pewne granice będą dzisiaj pewnie procedowane i albo się będzie to przesuwać, albo się nie będzie przesuwać. I znowu, czy będzie będziemy zmiękczać, albo nie będziemy zmiękczać społeczeństwa, materiał. Więc to też jest, no mówię, jak widzisz, to jest temat na szeroki i na... Ale wiesz, co sobie pomyślałam, że to bardzo nawet dobrze, że my zrobiliśmy taki wstęp, bardzo nieoczywisty do tego, o czym mówić będziemy, bo słowo się nie zmienia. I ta granica tam nie jest przesuwana. Mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania o czytaniach. Jesteśmy w liturgii, tak? I ty piękną rzecz powiedziałeś. I ja sobie, wiesz co, nawet dzisiaj przed naszym spotkaniem odsłuchałam ten fragment, że słowo się nie zmienia, to słowo nas zmienia. No tak być powinno. No, to o tym najważniejszym słowie dziś porozmawiamy. Pięknie powiedział to święty Maksymilian Maria Kolbe. On nie powiedział o słowie, powiedział o prawdzie. I to też myślę, że to jest super, super cytat na dzisiejsze czasy w ogóle. Genialny. Za każdym razem, kiedy go widzę, bo mam takie miejsce w swojej przestrzeni życiowej, gdzie wisi ten cytat po prostu. Nie pamiętam go słowo w słowo, ale chodzi mi o sens, że prawdy nikt nie może zmienić. Prawdy nikt nie może jakoś tam, nie wiem, no, wyprodukować, tak, nowe i tak dalej. Prawda jest niezmienna i prawdy możesz poszukiwać, znaleźć ją, nie wiem, pokochać, zaakceptować i przyjąć za swoją, no albo nie. Prawda to nie jest coś, co, nie wiem, przyjdzie, nie wiem, no, przyjdzie, zmieni się władza i nagle prawda się zmienia. Albo zmienia się punkt widzenia i prawda się zmienia. Zmienia się miejsce zamieszkania i prawda się zmienia. Nie, prawda to jest coś niezmiennego. Prawda to jest coś, co istnieje i ty albo ją przyjmujesz, albo jej nie przyjmujesz. To tak jak ze Słowem Bożym, no bo Słowo Boże jest prawdą. Więc, a dzisiaj o tym będziemy mówili. To nie jest coś, co można sobie dopasować, tu obciąć, tam obciąć. Ja zawsze... Wyobrażam sobie tą zabawkę dla małych dzieci, gdzie masz tam, nie wiem, trójkącik wchodzi w tak. Trójkącik, krzyżyk w krzyżyk, kółeczko w kółeczko. I dzieci uczą się tego, żeby dopasować te kształty, bo inaczej to, no nie przepchniesz przez krzyżyk kółeczka, tak? Tak. I to jest trochę tak, że prawda to jest jak ten szablon. Nie możesz go obciąć, wyciąć, tego kółeczka, tego klocka, też nie jesteś w stanie. No nie, jest albo tak i to wszystko do siebie jest spasowane, no albo czegoś nie akceptujesz i będziesz pchać trójkącik przez otwór kółeczka, tak? I się dziwić, dlaczego to nie przechodzi. Owszem, możesz go zdeformować wtedy, możesz go zniszczyć jakoś strasznie i wrzucisz do tej kuli, tak? Ale już go zdeformowałaś, już go zniszczyłaś. No, na szczęście... Prawda została naruszona. Wiesz co, to słowo zawsze się obroni, nawet jeżeli będzie miało swoich przeciwników, nawet jeżeli ktoś będzie próbował je zdeformować... to ono już jest. Tak jak ono wytrzymało przez te 2000 ponad lat, to ono będzie zawsze, absolutnie zawsze. I to słowo, które słyszymy podczas każdej jednej Eucharystii, to też nie są to słowa losowo wybrane. To nie jest tak, że puszczamy tę maszynę losującą i stop, no to wyciągamy teraz dzisiejszy fragment Ewangelii to... No nie, to ma ręce i nogi. Oczywiście, no to mówiliśmy o tym, prawda, że jest kalendarz liturgiczny, oczywiście. W którym te czytania są jakby no w każdym kościele. Pójdziemy rano na mszę świętą powiedzmy tu, a pójdziemy wieczorem gdzieś indziej, te same czytania i tą samą Ewangelię usłyszymy.
I najpiękniejsze chyba w tym wszystkim jest to, bo ktoś powie, no dobra, no to Rety, no to co? Co roku to samo, tak? No nie. Po pierwsze, co dwa lata w cyklu tam, bo jest rok pierwszy i rok drugi w cyklu świątecznym ABC, no ale ktoś powie, no dobra, no to co? To tam, nie wiem, trzy lata świadomego przeżywania wiary i właściwie już wszystko. I ja już wiem nie. Jak. Otóż nie. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, oczywiście jeżeli przyjmujemy je z wiarą. Ktoś, kto z wiarą ma niewiele wspólnego albo je krytykuje, no to powie, kocoboły pan pleciesz. Tak jak mówię, Słowo Boże działa, jak przyjmujemy je z wiarą. I Pan Bóg daje nam słowo, ktoś powie, no ale to jak, to wszystkim daje to samo słowo na dzisiaj? To znaczy wszyscy w tym kościele, nawet w tej, dobra, tu, w mojej dzielnicy, w tym kościele, to wszyscy dostajemy to samo słowo. No to zaraz, chwileczkę, przecież ja mam inną sytuację życiową, ktoś ma, zgadza się, ale to słowo być może z tej całej Ewangelii, bądź z tych czytań, wybierzesz właśnie, usłyszysz to, co do ciebie ma dzisiaj trafić, do twojej sytuacji życiowej. A być może to samo zdanie, albo następne właśnie zdanie, zrobi ogromne wrażenie na kimś innym, kto jest w zupełnie innej sytuacji życiowej. To wie Pan Bóg, bo on nas zna najlepiej. I dlatego Słowo Boże jest żywe i skuteczne, jeżeli przyjmujemy je z wiarą. I to, że słyszymy po raz kolejny ten sam fragment, no nie wiem, czy ty tak miałeś. Ja miałem wielokrotnie coś takiego, czy to w kościele, czy czytając w jakichś innych okolicznościach Pismo Święte, że te same słowa nagle, bach, po prostu tak jakby mi ktoś zasłonę zrzucił. Nagle zupełnie inny, wiesz, inna perspektywa, zupełnie inaczej je odczytuję, zupełnie inaczej je rozumiem. Absolutnie. Bo jestem, nie wiem, starszy, bo może jestem w innej sytuacji życiowej. Coś się zmieniło u mnie. Słowo jest niezmienne, cały czas jest to samo. Ale to i u mnie się coś pozmieniało i ja już zupełnie inaczej jestem w stanie odczytywać, interpretować to Pismo Święte. I to nie jest kwestia tego, że ja jestem powiedzmy w roku 2020 głupsza, nie wiem, niedojrzała i tak dalej, a powiedzmy 3-4 lata później, no wiesz, intelektualnie gdzieś dotykam samych wyżyn. Nie, to nie jest kwestia... Ale masz inne doświadczenia. Mam życiowe. Inne doświadczenia. Jest inny dzień. To nie jest tak, że my codziennie dokładnie budzimy się z takim samym nastawieniem. Tak, czasami nastawienie nasze może być zupełnie tak. Zmieniać naszą percepcję od słowa, które otrzymujemy. Ale to też, widzisz, to o czym też mówiliśmy ostatnio podczas czytań, to wszystko jest bardzo spójne. Jest jedna przewodnia myśl, która towarzyszy każdej jednej Eucharystii. I czy jest to święto na przykład i jest pierwsze, drugie czytanie, tak? I później one są też wprowadzeniem takim do Ewangelii, no to żebyśmy też jasno się zrozumieli, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czasami słowa z czytania mogą dotknąć mojego serca. Oczywiście. A jeśli chodzi już o Ewangelię i o samą liturgię, no to wiemy, że wtedy, kiedy jest Ewangelia, wstajemy. Z szacunku dla Słowa Bożego, dla słów Jezusa Chrystusa, które są zawarte w Ewangelii, bo Słowo Boże to czytania, to Stary Testament, to również listy apostolskie, ale tutaj mamy Słowa Chrystusa. I mówiliśmy na samym początku, kiedy mówiliśmy o takim wstępie do mszy świętej, że Bóg jest obecny podczas mszy świętej, no przynajmniej na cztery sposoby, tak? I jednym z nich było właśnie Słowo Boże. Bóg jest obecny w swoim słowie, po to nam je zostawił. Dlatego szacunkiem otaczamy Pismo Święte, no bo Bóg jest obecny w swoim słowie. A jeżeli mamy słowa Chrystusa przekazane przez ewangelistów, no to ze względu właśnie na szacunek do Chrystusa wstajemy. Mało tego, przy bardzo uroczystych mszach świętach czasami używa się takiej księgi, która nazywa się Ewangeliarz, jest bardzo uroczysta i po Ewangelii, już po odczytaniu, użyję ładnego słowa liturgicznego, po proklamacji Ewangelii, diakon bądź kapłan może błogosławić ewangeliarzem. Tak jak się błogosławi monstrancją z Najświętszym Sakramentem, można błogosławić ewangeliarzem, bo przecież tu też jest obecny Bóg. Więc ewangeliarz, dlatego też jest taki ozdobny, no jako księga właśnie, która zawiera słowo Boże, w którym obecny jest Bóg, więc ewangeliarzem można błogosławić. Ja bardzo lubię ten moment, natomiast też dopytam cię jeszcze o takie szczegóły. Kto w kościele może przeczytać Ewangelię? Ewangelię może czytać osoba, która ma święcenia
kapłańskie. I teraz uwaga, bo te święcenia kapłańskie są w różnym stopniu. Mamy 3 stopnie święceń kapłańskich: diakonat, prezbiterat i episkopat. Episkopat to biskup, tak? Prezbiter to ksiądz, który już jest wyświęcony, ale jest jeszcze niższe święcenie, pierwsze, tak? Czyli diakonat, czyli diakon. Diakon może udzielać chrztu, może udzielać, znaczy błogosławić sakramentalny związek małżeński, może udzielać komunii świętej, no nie może konsekrować, czyli jakby nie może udzielać wszystkich sakramentów. No, Eucharystia nie może, nie jest jeszcze kapłanem w takiej formie no, pełnej, nie może odprawić mszy świętej. Nie może również spowiadać, nie może znaczy udzielać rozgrzeszenia. To już stopień drugi, czyli święcenia prezbiteratu. Natomiast diakon ma w zgromadzeniu liturgicznym też swoją funkcję i kiedy jest diakon na przykład podczas mszy świętej, bierze udział, prawda, w służbie liturgicznej, to jemu przysługuje odczytywanie Ewangelii. Ewangelii. Mhm. Nawet powinien to zrobić diakon, a nie ksiądz, który jest obecny. Nawet powinien. Liturgicznie do tego jest przeznaczony, znaczy jest to jego funkcja w zgromadzeniu liturgicznym. Więc jeśli jest diakon, to dobrze, żeby właśnie to diakon odczytywał właśnie Ewangelię. Kolejne pytanie, jakie mam do ciebie. Gdzie czyta się Ewangelię? W którym miejscu? Ewangelia czytana jest... To zależy od świątyni akurat, bo to nie jest takie proste pytanie. Rzeczywiście, już chyba wiem, do czego pijesz, że tak powiem. Na razie nic nie mówię. Ale to jest bardzo dobre i fajne pytanie, bo ta przestrzeń liturgiczna, o której my mało mówimy, co prawda tutaj, ale w kościele też jakby no, ta przestrzeń liturgiczna też jest zorganizowana w jakiś sposób i są takie kościoły, które ja bardzo lubię wtedy. Strasznie je lubię, bo są bardzo liturgiczne. Tu w Warszawie mamy takich kościołów, które są zbudowane w ogóle w taki sposób, jako budynek. One są już tak, ktoś po prostu miał zmysł liturgiczny, że sam budynek już jest taki, że ten kościół jest super, nie? Ale odpowiadając na twoje pytanie, we większości kościołów Ewangelię czyta się od tej samej jambonki, od której czyta się czytanie. Czytanie. Nie od ołtarza, tylko od tej jambonki. I nie z miejsca przewodniczenia, bo w niektórych kościołach, zresztą to coraz częściej jest stosowane, że jest miejsce przewodniczenia, czyli kapłan na przykład pozdrowienie, czy modlitwę, tam nie wiem, kolektę, o której mówiliśmy, odczytuje z miejsca przewodniczenia, a ambonka służy tylko i wyłącznie do czytań mszalnych, czyli do proklamacji Słowa Bożego, jak to ładnie nazwaliśmy. Ale są takie kościoły, w których do czytania Ewangelii jest inna ambonka. Jest na przykład po drugiej stronie. Po jednej stronie jest ambonka, przy której odczytuje się Słowo Boże, w sensie pierwsze czytanie, drugie śpiewa się psalm ewentualnie i tak dalej. Albo na przykład modlitwę powszechną. Mhm. Ale jest też druga ambonka, która służy tylko i wyłącznie do proklamacji Ewangelii. Piękna rzecz. Natomiast no myślę, że nie jest też jakaś super konieczna i jakby to nie jest tak, że w kościołach, w których tego nie ma, no to jest coś złego. Że jest gorzej. Tak, to tutaj to jest taki, to już jest taki level master, bym rzekł. Tak? Nie każdy kościół sobie może na to pozwolić, nie wszędzie jest tyle przestrzeni i tak dalej. Wiadomo, to trzeba tą ambonkę wyposażyć, ona musi mieć mikrofon i tak dalej. To wszystko w zależności też jak to wygląda w kościele, no bo jak jest tam drewniana ambonka, no to lusto, tam można dostawić drugą, natomiast no taka marmurowa to już i tak dalej. Ale jakby są takie kościoły i spotkałem się z tym, że oddzielna jakby ambonka jest, która służy tylko i wyłącznie do tego. Warto też wspomnieć o znaku, bardzo małym, krótkim znaku liturgicznym, który czynimy na samym początku Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego, powiedzmy, Jana. Tak, i my robimy taki gest. Tak. On jest dość prosty, więc tutaj nie będzie wielkiego wytłumaczenia, nie wiadomo jakiej teologii, ale chodzi o to, że chwała Tobie, Panie, tak? I odpowiadamy, ale chcemy przyjąć słowa Chrystusa. Ale wiesz co, tak zaskoczyłeś mnie. Taki niewielki gest, który wykonujemy, ja myślę sobie... Zaraz, jaki gest? A, ten gest, okej, okay. Dobrze. No bo wiele myślałam, gestów jeszcze, po prostu wiesz, lecimy tak prawie, że bezwiednie. Ja myślałam, że jest jeszcze jakiś jeden, o którym ja nie wiem. O ten mi chodzi, czyli że chcemy przyjąć Słowo Boże zarówno intelektem, czyli tak, rozumem, czyli zrozumieć to Słowo Boże. Chcemy głosić Ewangelię, chcemy je, jakby przyjmując to Słowo, kiedy przyjmiemy, chcemy też je przekazywać dalej, chcemy ludziom głosić o Chrystusie. No i też
ośrodkiem uczuć uznajemy, że jest serce, tak? W Starym Testamencie to były nerki. My uznajemy, że serce, czyli dlatego też stawiamy sobie znaczek krzyża, czyli Chrystusa, tak, znak zbawienia, na sercu, żeby przyjąć nie tylko wiedzą, nie tylko, prawda, jak to się mówi, szkiełkiem, ale też właśnie sercem, czyli też te nasze emocje, które temu towarzyszą, to wszystko, co jest związane z uczuciami, żeby też jakby w to wprzęgnąć, że się tak wyrażę. W takim razie, jeżeli już przyjmujemy, a może inaczej, jeżeli jesteśmy gotowi, żeby przyjąć i umysłem, żeby głosić Ewangelię, ale także, żeby ona zapisała się głęboko w naszym sercu, jeżeli już wykonujemy taki gest, czytane są słowa Ewangelii. Już wiemy, że to jest dokładnie to, na co czekamy, przychodząc do kościoła. Co dzieje się, albo na co jeszcze musimy zwrócić uwagę podczas samej Ewangelii, bądź i na co zwrócić uwagę po przeczytanym tym słowie życia. Bo ja bardzo lubię Ewangelię nazywać słowem życia, tak jakoś, wiesz, zawsze bardzo tak ładnie. Jakoś w tą stronę zawsze mi idzie. Znaczy tak, czasami jest w niektórych kościołach, przy większych uroczystościach, ale są proboszczowie, którzy starają się to przynajmniej zrobić w niedzielę, a czasami nawet w dzień zwykły. Mhm. Potrafią taki krótki komentarz zrobić. Ach, to u mnie w parafii. Bardzo, bardzo pozdrawiam całą parafię, księdza proboszcza. I to jest super, bo... Tak, fenomenalne to jest. Bo po pierwsze, to oznacza, że ten ksiądz ten nie czyta tego dzisiaj pierwszy raz, tylko on już zapoznał się z tą Ewangelią, on już wie, co tam jest i wie, co będzie chciał, powiedzmy, w kazaniu powiedzieć. I wie, na co zwrócić uwagę. To nie znaczy, że tylko to jest ważne w tej Ewangelii, bo tak jak już my powiedzieli dzisiaj na samym początku, może się okazać, że ja na coś zupełnie innego zwrócę uwagę w tym fragmencie. I dobrze by było. I tak by było super, ale czasami na przykład ksiądz mówi, no w dzisiejszym fragmencie usłyszymy, jak Chrystus wypędza złego ducha tam z kogoś, nie? Czy jakby, aha, to ci się będzie... nie, to już zaraz, ciekawe będzie. No, taka... Jakbym to powiedział, zajawka trochę, tak? Tego, co będzie w Ewangelii. Nie opowiedzenie jej, bo to jest bez sensu, bo to mamy wysłuchać i też jakby przyjąć po swojemu trochę to. Więc to jest całkiem sensowna rzecz. Bardzo też podoba mi się, bo o tym też rozmawialiśmy podczas czytań, że często jest tak, że na przykład mój ksiądz proboszcz wprowadza taki zarys historyczny, albo na przykład tłumaczy... Takie słowa w Ewangelii, albo właściwie no, to wszystko, co jest dookoła Ewangelii, żeby wprowadzić w to właściwe słowo. I to jest, dla mnie zawsze rzecz, istotne. Bo to jest to na przykład, kiedy słyszymy Ewangelię, załóżmy, nie wiem, o robotnikach w winnicy. Myślę, że większość z Państwa ją zna i wie, o co tam chodzi. I tam są podane konkretne godziny, kiedy ten rządca wychodzi i zbiera kolejnych pracowników. Myśmy już o tym kiedyś mówili, więc tylko wracam do tego, że znowu w takiej sytuacji warto wytłumaczyć tą biblijną miarę czasu. Że liczono czas od wschodu słońca. Czyli godzina 9, to akurat tu, nie, przepraszam, godzina 3, to byłaby godzina 9 nasza. Rano, 9 rano. Godzina 9 to byłaby godzina 15. Prawda? Więc to jest to. Więc ci rzeczywiście, bo potem słyszymy, ci ostatni nawet godziny nie pracowali, no bo jeżeli wyszedł po nich rzeczywiście o godzinie tam, nie wiem, 10 czy 11, tak, powiedzmy pod koniec dnia, to już była 17 po naszemu, pracowano do 18. O to chodzi. Więc czasami takie rzeczy, nawet w takie techniczne stricte warto wyjaśnić, bo łatwiej nam jest tą Ewangelię zrozumieć. Czy jakieś zwyczaje związane z tamtymi czasami, bo pamiętajmy, że ewangeliści, którzy te Ewangelie pisali, bardzo często dla nich to były rzeczy oczywiste, bo to były rzeczy nieodległe w czasie, więc nie musieli tego nikomu specjalnie tłumaczyć. My dzisiaj, tak jak sama wspomniałaś, 2000 lat później, no pewne rzeczy, świat się bardzo zmienił, zwyczaje się pozmieniały, tradycje się pozmieniały. Pewne rzeczy dla nas są wcale nieoczywiste w Ewangelii. I dobrze byłoby o tym powiedzieć, no albo właśnie w kazaniu, nawiązującym do Ewangelii, wytłumaczyć to, albo w krótkim komentarzu właśnie przed Ewangelią no zarys taki zrobić. Ja bardzo, że bardzo lubię tam... ten wstęp, tę zajawkę. Tak, bo wtedy, znaczy, bo łatwiej już nam, tak, kiedy tak, się tak, słyszy tak, to tak. Słowo, już po prostu coś wiemy, tak? Mamy jakąś taką wiedzę praktyczną z tamtych czasów. Ja oczywiście tutaj przykładów można by było pewnie podać dużo, nie o to chodzi, ale ja podałem ten przykład z tym czasem na przykład biblijnym, ale takich rzeczy jest o wiele więcej.
Czasami to mogą być historie dotyczące, nie wiem, jakiegoś miejsca i tak dalej, no, że coś wyglądało tak, a coś wyglądało tak, że to było tu, a to było tam i to nam się może zupełnie inaczej wydawać. Prawda, my często myślimy, ojej, może to wszystko było na przykład, nie wiem, jakoś wieczorem się odbywało, a to się na przykład odbywało rano i tak dalej, prawda? No zupełnie nam się zmienia percepcja i odbiór danego słowa i też zupełnie inaczej właśnie wtedy możemy je przyjąć do siebie. I czasami żeby ono nie to było może aż tak zmienić. Abstrakcyjne. Czasami ta wiedza praktyczna dotycząca Ewangelii po prostu zmienia nam sposób widzenia, nasza wyobraźnia inaczej pracuje, słysząc słowa Ewangelii, i to już zaczyna w nas trochę inaczej pracować też. Szanowny Mikołaju, jak kończy się Ewangelia? Jakimi słowami? Nie każda, tylko jak ksiądz już przeczyta, to co mówi później? No to słowo Pańskie. No to tak dziś zakończymy, jeśli pozwolisz. Chwała Tobie, Chryste. Chwała Tobie, to jest właśnie Chryste. To, żebyśmy pamiętali, bo na początku Ewangelii mówimy chwała Tobie, Panie. I jako mały chłopak, jeszcze takie dziecko, to pamiętam, że zawsze się tak stresowałem, żeby tego nie pomylić. Że najpierw jest chwała Tobie, Panie, a dopiero potem jest chwała Tobie, Chryste. Chryste. Tak. Bo zobaczcie Państwo, to też już kończymy, ja wiem, ale czytania kończą się oto Słowo Boże. Tak jest. A Ewangelia, oto Słowo Pańskie. Chrystus, Pan, Zbawiciel. No to tak pozwolisz, że dziś zakończymy. A czy możemy zrobić taką zajawkę na przyszły tydzień, o czym będziemy mówić? Tak, będziemy mówili o tym, jakie to by było dobre kazanie, nie, ale nie będziemy pouczać kapłanów oczywiście, nie o to chodzi, tylko opowiemy na co, że są pewne elementy, które mogą sprawić, że to kazanie czy homilia będzie lepsza. No i powiemy, co powinno się znaleźć w modlitwie powszechnej. Zobaczymy, czy nam się uda. Wiesz, bo my tak z tym czasem czasami mamy... Znowu tak, jakąś reklamę zobaczymy jakaś, i... Jakaś w ogóle z tym czasem czasami mamy... Tak, dobrze, tak. Już masło maślane. Bardzo, coś bardzo będzie, dziękujemy. Będzie. Na pewno będzie się działo, ale uwaga, bardzo ważna informacja. Jeżeli chcą Państwo na przykład usłyszeć Mikołaja... Jesteś zaskoczony? Trochę tak. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Uwaga. Myślę, że dla niektórych naszych widzów to też będzie zaskoczenie, ale bardzo pozytywne. Drodzy Państwo, oprócz naszego kanału Salve.net, mamy także na YouTubie kanał Salve Modlitwa. Tam przygotowaliśmy dla Państwa na przykład litanie, po które może warto jest sięgnąć w wolnej chwili, jeżeli sami też nie mamy takiej mobilizacji, to my przychodzimy z pomocą. Mówię, Mikołaj, o tobie, o mnie, więc zapraszamy na kanał Salve Modlitwa, tam modlitwy, litanie i w ten sposób także chcemy Państwa wspierać. To teraz już możemy powiedzieć do zobaczenia.